TBM Anna i Krystyna na metro Karolin. Tramwaj pod Warszawą Zachodnią i Wilanowej zmienia plac budowy. Tramwaj z Krakowa będzie jeździć co weekend w Warszawie na linii T. Koniec tramwajowych remontów na Filtrowej i Brudnie. Wakacje, czyli czas na remont krakowskiego przedmieścia i Nowego Światu. Również czas na zmiany komunikacyjne. Trochę linii zniknie w ogóle z Warszawy, część będzie jeździć rzadziej, a niektóre tramwaje również znikną z mapy Warszawy. Została podpisana umowa na buspas na Głębockiej. Czy park akcji Burza z nowym wejściem? O tym nie tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w piątek, 21 czerwca. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Ciągnąż i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym, ale chyba niestety trochę inaczej zaczniemy dzisiejsze wydanie, bo nie ma żadnej awarii w inwestycjach metra w Warszawie. Sytuacja jest tragiczna, sytuacja jest napięta, ale miejmy nadzieję, że do następnego tygodnia sytuacja się ustabilizuje i w końcu jakaś winda nie będzie działać. Aktualnie brak awarii. Na szczęście nas nie przepraszają z tego powodu. Tymczasem z innych informacji, jeżeli chodzi o metro, to dojeżdżają aktualnie różnego rodzaju części i tarcz TBM Anna i Krystyna będą składane aktualnie i właściwie już są składane na stacji metra Karolin. Teraz przez najbliższe tygodnie będą jeździć transportami w nocy z Marii Wilickiej prosto właśnie do metro Karolin. Miałem okazję dzisiaj nagrywać całą budowę metra Karolin, więc pewnie jutro będzie film z tego. Natomiast faktycznie tarcze są składane nietypowo, bo zazwyczaj tarcze były składane na powierzchnię, później były ściągane na dół dużymi dźwigami i żurawiami. Teraz sytuacja jest trochę inna, w całości są składane na dole od razu, na poziomie minus 2. No dla nas jest to minus, bo faktycznie nie będzie całego procesu opuszczania wielkiej maszyny, która ładnie wyglądała. Miejmy nadzieję mimo wszystko, że na BEM-owy będzie proces wyjmowania tarcz TBM faktycznie z góry. W sensie, że będzie wyciągana cała maszyna i będzie to składana na górze. Miejmy nadzieję, że faktycznie tak będzie sytuacja zrealizowana. Na razie wiemy tylko wyłącznie tyle, że na Karolinie nie będzie opuszczania, bo wszystko po prostu będzie realizowane na dole pod ziemią. Na razie nie mamy żadnych informacji, czy będą jakiekolwiek wejście, czy będę mógł chociażby zobaczyć przebicie. Wstępne informacje są takie, że raczej nie. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko to się zmieni, bo chętnie bym zobaczył przebicie na Chrzanowie, Lazurowej, czy już faktycznie na ostatnim odcinku na BEM-owie. No ale no cóż, tutaj pozostaje tylko łącznie czekać i liczyć na dobry kontakt z wykonawcą, jeżeli chodzi o ostatni odcinek drugiej linii metra. Natomiast ważnych informacji to jest to, że faktycznie one teraz będą składane, a mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia 2024 rozpocznie się drążenie ostatniego odcinka drugiej linii metra, jeżeli chodzi o tunele. Tunele będą drążone mniej więcej przez rok. Tymczasem z innych informacji, zmiany na obydwu odcinkach tramwaju do Wilanowa, jeżeli chodzi o trasę. Po pierwsze, park 5 sióstr będzie jeszcze bardziej zamknięty, również z wejściem od Ochoty, teraz już faktycznie naprawdę, już tramwaje nie mówią, że tak nie, ale jednak faktycznie jest niezamknięte. Z drugiej strony, Bitwy Warszawskiej 1920 roku będzie mieć jeden pas mniej, właściwie to będzie ten prawoskręt przed przystankiem, jadąc właśnie w kierunku Rondo Zostańców Syberyjskich, no i co ważne, również będzie całkowicie zamknięta po prawej stronie, czyli od po prawej stronie jadąc w kierunku właśnie ronda, natomiast będzie to po prostu po stronie wschodniej całkowicie zamknięte część pieszo, rowerowa, ani droga rowerowa, ani część dla pieszych będzie w tym miejscu po prostu niedostępna, wszystko będzie już rozkopane i będzie zamknięte najprawdopodobniej na cały czas budowy. Z kolei w Wilanowie i te prace tutaj rozpoczną się już teraz, od pierwszych dni wakacji, czyli te ustudzenia i te zmiany tutaj, jeżeli chodzi o ciepłociąg, rozpoczną się w sobotę 22 czerwca, czyli jutro. Natomiast jeżeli chodzi o tramwaj do Wilanowa, ustudzenia się rozpoczną od poniedziałku. Z nocy 23 na 24 czerwca będzie przerzucony ruch, jeżeli chodzi o N3 Sobieskiego. Cały odcinek wilanowski, wtedy będzie mieć przejazd po nowej nawierzchni asfaltowej, pomijając ten sam odcinek już krańcowy od Świątyni do Branickiego. Tamten odcinek cały czas będzie mieć jezdnię, to która była cały czas użytkowana. Później oczywiście będzie to zamknięte i przerzucone na drugą stronę. Co ważne, dzięki temu po prostu będzie można budować ostateczne przystanki tramwajowe, których po prostu jeszcze teraz nie ma. Cały kształt, jeżeli chodzi o ulicę. Natomiast dojazd do posesji będzie cały czas utrzymany za pomocą specjalnych dróg technicznych przez plac budowy oraz oczywiście na okrągło różnymi uliczkami, jeżeli chodzi o cały układ drogowy. Więc jak coś, tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o tramwaje i inwestycje. Natomiast o tramwaje nie, jeżeli chodzi o inwestycje, a o tramwaj z Krakowa, to faktycznie dobra informacja. Tramwaj GT6, znaczy
dla was dobra, na mnie niekoniecznie. W sensie ja wiem, że to jest specjalny tramwaj, faktycznie widziałem go na zajezdni, całkiem ciekawy, z tyłu ma na przykład 3 drzwi, więc to jest ciekawe, właściwie z 3 części się składa. Natomiast tramwaj GT6 będzie jeździć w Warszawie na linii tramwajowej TI36, 36 we wtorki i czwartki, z tego co pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi przez całe wakacje, natomiast jeżeli chodzi o linię tramwajową T, to będzie jeździć co weekend. Więc nie wiem, czy będzie jeździć w 2 dni w ciągu weekendu, czy tylko łącznie jednego dnia w ciągu weekendu. Zobaczymy, jak to będzie faktycznie zrealizowane. Minus jest taki, że obsługa konduktorska na takim tramwaju po prostu nie jest aż tak potrzebna, no bo on jest trochę po części szybkobieżny, więc de facto, oczywiście nie ma cały czas z nim kasowników, więc nie wiem, jak on będzie jeździć na 36, natomiast nie ma też konieczności otwierania drzwi przez konduktorów, ani realizowania wymiany pasażerskiej, więc po prostu tam konduktorzy nie są de facto potrzebni na 36 i normalnie też po prostu na linii te trochę będzie ich niepotrzebnych, więc dla mnie to jest trochę mniej miejsc i trochę mniej tramwajów, którymi mogę jeździć, a wiadomo, że też w tym roku będę jeździć na linii tramwajowej. Zresztą również w niedzielę się pojawię na dwóch pierwszych, w niedzielę na dwóch pierwszych kółkach będę jeździć, później sobie jadę na swoje urodziny, bo imprezę kiedyś trzeba zrobić na skromne 20 osób, więc faktycznie będę w niedzielę, jak coś, jak kogoś interesuje, na drugiej brygadzie jeździć warszawskim tramwajem, a nie jakimś z Krakowa. Ten z Krakowa pewnie się przejadę może jutro, w sobotę, ale zobaczymy, jak to faktycznie wyjdzie, bo w sobotę będę też jeszcze inne rzeczy obstawiać, jeżeli chodzi o budowę metra, jak mi się uda. Tymczasem z innych informacji, TBM Katarzyna wznowiła drążenie, jeżeli chodzi o tunele w Łodzi, ta duża tarcza, dzięki czemu, dlaczego ruszyła? No bo faktycznie już zostały wszystkie grunty wzmocnione na najkrótszym odcinku, który tam jest potrzebny. Później oczywiście te pozostałe grunty będą cały czas wzmacniane przez specjalne maszyny. W skrócie jest specjalna mieszanina wstrzykiwana w powierzchnię pod blokami, pod kamienicami, które są w tragicznym stanie. No i liczymy, że się nie zawalą. Te kamienice, które mogą się zawalić, jest troszeczkę. Z tego co pamiętam, jest to ponad 20 posesji, które są faktycznie w kiepskim stanie. 26 adresów, 900 lokatorów, wszystkie te osoby będą na czas przechodzenia tarcz TBM i po prostu największych utrudnień, największych wibracji realizowanych przez TBM będą po prostu przesiedlani do pobliskich hoteli, będą mieli zapewnienie mieszkanie, jak i również jedzenie, no i w ramach tego też będzie oczywiście ochrona 24 godziny na 7, jeżeli chodzi o ich lokale właśnie tam w hotelach, więc jak coś będzie, że tak wygląda sytuacja. 10 dni przed mają być informowani, jeżeli będzie po prostu przechodzić tarcza BM pod nimi i faktycznie będą przesiedlani, więc taka sytuacja i taka ciekawostka, jeżeli chodzi o Łódź. Nie, ironicznie, ja bym w sumie chciał pojechać do hotelu na paręnaście dni, żeby móc sobie posiedzieć, pojeść, nic niekoniecznie robić. Z ciekawostek sytuacja wygląda następująca, mianowicie jak oni są tam przysiadani do tych różnych hoteli, to pierwsza ekipa, która faktycznie będzie przysiadana, to jest z Legionów 7 i Legionów 59, będą tam mieszkać od 20 czerwca do 5 lipca, więc całkiem długo bym nawet powiedział. Taka ciekawostka. Z innych informacji, mamy już termin kolejny, jeżeli chodzi o ukończenie tej inwestycji, czyli tunelu w Łodzi. Do tunelu w Łodzi będę jechać w poniedziałek lub we wtorek, więc niedługo będzie też mieli film o tym, natomiast co ważne, planowane zakończenie całej inwestycji jest na czerwiec 2026, natomiast uruchomienie jest planowane na grudzień 2026, bo wtedy też wchodzi nowy rozkład jazdy, więc odległy ten termin w teorii, ale zwróćcie uwagę, że ta inwestycja jest naprawdę opóźniona i tutaj powiedzenie, że w przeciągu 2 lat oni skończą tą inwestycję, jest dobrą opinią i czymś, co faktycznie brzmi nawet realnie. Z innych informacji tramwaje wracają na ulicę Filtrową i na Brudno już od tego właśnie weekendu. No jest dobra informacja, linie tramwajowe 15, 35 i 36 będą jeździć normalnie Filtrową, Z15 przestaje funkcjonować, ale to dopiero od poniedziałku 24 czerwca. Z kolei tramwaje na Brudnie też już będą jeździć normalnie od poniedziałku, ogólnie od poniedziałku będzie dosyć dużo zmian. Od poniedziałku 24 czerwca tramwaje linii 1, 3 i 4 będą jeździć już normalnie na Annopol i Żeny Wschodni, natomiast 25 przy racji tego, że jest zawieszona na czas wakacji, nie będzie tam jeździć u ludzi po wakacjach. Chociaż niekoniecznie, bo wtedy pewnie ZT będzie chciał ją wywalić na rzecz tramwaju do Winonowa, zresztą zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i wygodniej jest już na Obozowej, tutaj już właściwie wszystkie prace się zakończyły, jeżeli chodzi o budowę nowych przystanków tramwajowych. Jeszcze mniejsze prace, jeżeli chodzi o wydarzenie docelowej organizacji ruchu, będą realizowane na przestrzeni lipca, więc jak coś, podsumowanie tej inwestycji, jakiś ten film, że już faktycznie wszystko jest gotowe, będzie dopiero, kiedy zakończą się wszystkie prace na Obozowej, więc jeszcze chwilę w tym temacie poczekamy. Tymczasem jutro w sobotę będą wianki nad Wisłą od godziny 16, będą utrudnienie. W związku z czym linie autobusowe 100, 185 i N16 będą jeździć objazdami.
jak i również w przypadku dodatkowych atrakcji w związku z konceptami, które będą realizowane obok, mogą też być utrudnienia dla linii 4, 20, 23 i 26, 190, N11, N61, N16, N21 i N71. Również w zmianach będzie na spokojnie można wrócić i metrom, i pierwszą i drugą linią metra, również tramwajami 6 w kierunku Banacha. Znaczy jedynką w kierunku Banacha, w szóstką w kierunku Gotławka, 23 w kierunku Nowego Bomała, 26 w kierunku Wiatrasznej i metrem Łociny i 28 w kierunku osiedla Górczewska. Taka sytuacja, takie bariery, więc faktycznie trochę tych dodatkowych kursów też będzie zrealizowanych w ramach tego, że będą większe atrakcje realizowane w Warszawie. Z kolei zgromadzenia publiczne w sobotę też dosyć dużo będzie. Trochę linii będzie mogło jeździć objazdami, w związku z czym przygotujcie się, że linie autobusowe 100, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 128, 137, 158, 162, 166, 171, 175, 178, 180, 222, 503, 507, 517, 519, 520, 521, 522, 525 i linie tramwajowe 4, 15, 18, 35, 7, 19, 22, 24 oraz linia T będą jeździć objazdami w związku z różnymi utrudnieniami. To będzie się działo w sobotę. Z kolei z okazji wakacji rusza remont krakowskiego Przedmieścia i Nowego Światu. Ja nie wiem, co myślałem. Jakby nie mogli tego zrobić w momencie, kiedy jakby to nie było użytkowane przez turystów i przez miliony ludzi, którzy tam będą chodzić. No ale no cóż, takie jest podejście z DDM-u. Nie będę mówić, że ten remont tam nie jest potrzebny, bo faktycznie nawierzchnia jest kiepska, ale już teraz to bym po nowemu takich namiotowych, więc to się nie powinno aż tak szybko sypać. Natomiast w związku z tym linie 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503, E2 i N44 będą jeździć inaczej już od jutra właściwie, bo z 21 na 22 czerwca zostanie zamknięty właśnie ten odcinek od ulicy Senatorskiej do Królewskiej i jednocześnie z powodu napraw wodociągu nieprzyjezdny jest, będzie też pas na ulicy Nowy Świat i te prace właśnie będą teraz tutaj realizowane. Kierowcy i samochody będą jeździć objazdami, natomiast piesi będą mogli na spokojnie chodzić bokiem, chodnikami. Tymczasem ruszają już wszystkie linie warszawskie linie turystyczne. W związku z tym, że dzisiaj koniec roku szkolnego, pozdrawiam wszystkie osoby, które skończyły dzisiaj rok szkolny, faktycznie ruszają atrakcje, jeżeli chodzi o WLT, dzięki czemu linie tramwajowa 36T, setka i statki do Sylocka i wszystkie promy będą normalnie funkcjonować teraz dużo, dużo częściej. To tak, jeżeli chodzi o promy promowe, no to promy będą faktycznie pływać teraz przez wszystkie dni tygodnia. Jeżeli chodzi o szyny, no to będzie w weekend jeździć przez każdy weekend linia tramwajowa T. Jeżeli chodzi o linię tramwajową 36, to ona również jeździ w weekendy, no i oczywiście ona jeździ w tygodniu i w weekendy. Jeżeli chodzi o linię tramwajową 100, no to ona jeździ tylko i wyłącznie w weekendy, jeszcze specjalna okazja, no i dni świąteczne, tak samo jeżeli chodzi o linię tramwajową T. Jeżeli chodzi o inne atrakcje, to jest na przykład jeszcze Piaseczyńska kolejka wąskotorowa, do której można na przykład niektóre weekendy, niektóre dni dojeżdżać linią autobusową 51 i również jest prom do Sylocka, którym można sobie popłynąć różne w ramach innych atrakcji, jeżeli chodzi o przystań promową. Więc jak coś, takie informacje, jeżeli chodzi o warszawskie linie turystyczne, wszystko się zaczyna od tego weekendu już na maksa. Z innych informacji, tu będzie dosyć dużo linii. Ogólnie sprawdźcie, czy wasz rozkład jazdy komunikacji autobusowej, czy to autobusu, czy to tramwaju się nie zmienił, bo mogło się dosyć dużo zmienić, gdyż iż aż zmiany będą obowiązywać od jutra, od 22 czerwca do 1 września, czas na wakacje warszawskich linii turystycznych. W związku z czym czas na długie wyliczenie wszystkich linii autobusowych, które będą zmienione bądź zawieszone. Zaczynamy od tych linii, które będą zawieszone. Linie autobusowe, które znikają już od jutra, to linia 192, 196, 222, 225, 249, 308, 320, 332, 339, 340, 349, 356, 379, 809, 815 i Z5 znika. Trochę dziwne, że Z5 znika, ale między szczytami komunikacyjnymi nie będą również jeździły autobusy linii 256 i 326. Ta druga będzie miała również weekendy wolne i dni świąteczne, podobnie jak 226. Autobusy linii 163, 164 i 201 nie będą podjeżdżały pod szkoły, ani linie 114, 121, 142, 150, 152, 164, 211, 226, 401, 502 zostaną zawieszone wraz z końcem realizowania nauk szkolnych i akademickich, więc też dodatkowe zmiany, jeżeli chodzi o te linie autobusowe.
Zawieszone zostaną kursy będą zawieszone kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej, czyli te dodatkowe kursy. Natomiast jeżeli chodzi o wakacyjny rozkład jazdy obowiązujący dla innych linii, czyli po prostu nowy rozkład jazdy czas na wakacje, to mamy następujące linie autobusowe. 104, 106, 110, 111, 112, 114, 117, 120, 121, 122, 124, 131, 132, 140, 136, 147, 150, 154, 160, 162, 167, 170, 173, 174, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 180, 6, 180, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 221, 226, 250, 256, 263, 303, 317, 319, 338, 414, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 705, 709, 710, 714, 724, 727, 735, 739, 742, 750, 850, E1, L 18, L27, L47 i L48. Dla dwóch ostatnich linii korekta będzie wprowadzona od 1 lipca. Zmienionymi trasami również pojadą linie autobusowe 107, 118, 125, 134, 159, 326, 401, 411 i 518. Trochę tych linii jest zmienionych. Mamy też zmiany, jeżeli chodzi o linie tramwajowe. Tu już jest trochę ich mniej, łatwiej to będzie mi przeczytać. A mianowicie, zmiany są oczywiście dla 1, 3 i 4 w związku z oddaniem do użytku torowiska na Rambie Lińskiej i od Rowąża. Również dla 15, 35 i 36, dzięki czemu będzie filtrowa przejezdna. Kursowanie linii tramwajowej 13 i 25 będzie zawieszone na czas wakacji. Natomiast zamiast 13 jeżdżącej do Kowęczyńskiej Bazylika będą jeździć tam tramwaje 28, te po prostu będą wydłużone. Wakacje tramwaje będą kursowały ze zmniejszoną częstotliwością w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, a poza szczytem co 7,5 minut bądź co 15 minut. Metro będzie w szczycie porannym i popołudniowym jeździć dla M1 co 2 minuty i 50 sekund, natomiast M2 co 3 minuty i 30 sekund. Tymczasem, jeżeli chcielibyście mieć taki plakat Gdynia Główna, jak ja tutaj obok, to możecie wejść na stronę sklep.koleo.pl i kupić go od partnera kanału, którym jest oczywiście Koleo, taki ładny plakacik z odbiciem lustrzanym, jeżeli chodzi o sam napis i oczywiście Pendolino, to w tym miejscu się znajduje. Możecie zakupić na tej stronie, jak również dużo innych plakatów, na przykład Warszawa Falenica. Z innych informacji, z warszawska strefa transportu czystego można załatwić wygodnie sprawę zarówno właśnie w punktach informacyjnych, które się znajdują w różnych miejscach w Warszawie, jest ich trochę, jak i również, jest informacja, gdzie są punkty, mapa, dobra, zaraz się załaduje, ta mapa, to wejdziemy sobie na nią. Również oczywiście można to zrobić przez internet, ja to zrobię u mojej babci, żeby było jej wygodniej. No i oczywiście też inne informacje, jak to, że od 1 lipca faktycznie już będzie to działać, natomiast 97% pojazdów nie będzie raczej tym objętych. Okej. Coś ta mapa tak jakoś dziwnie działa. Okej, tutaj jest jeden obok klasu Nadatowicza. No dobra, no tutaj coś takie informacje, jeżeli chodzi o inne newsy, to jest oczywiście są zmiany realizowane na skrzyżowaniach w Mordorze. Tutaj powstają nowe chodniki i krężniki. Jak widzicie, właśnie to jest zarys nowej przybudowanej części, gdyż w wyciągu ulicy Nacjonalizacji powstaje nowe skrzyżowanie, to za sprawą przedłużenia ulicy Tolkiena, nad którym pracuje prywatny inwestor, zyskają na tym kierowcy, ale również piesi. Na nowym skrzyżowaniu powstaną nowe przejścia dla pieszych, nie zabraknie również nowych chodników, z kolei część starych przejdzie remont, więc to jest też aktualnie realizowane, nie przez budżetu miasta. Z innych informacji, bus pas na Głębockiej został podpisana umowa na tą realizację inwestycji, więc w najbliższym czasie najprawdopodobniej rozpoczną się jakieś większe prace. Na razie przez 40 dni będzie, znaczy przez 120 dni przewidziane są zasadnicze prace, przez 40 dni później są realizowane prace poza jezdnią. Ogólnie na całość ma 160 dni. Może jakiś film na ten temat w sumie też zrealizuję. Z innych newsów jest podpisana umowa również na zmianę na rondzie Zesłańców Sybylijskich, czyli likwidację przejść podziemnych. Został wybrany wykonawca i projektu przebudowy całego ronda i na razie oczywiście czekamy faktycznie, co oni tam zaprojektują i co wymyślą. Według mnie tam powinny po prostu przejścia te podziemne na wszystkich narożnikach, a nie ich likwidacja ich na rzecz przejść dla pieszych, bo tam po prostu będą się robić korki jeszcze większy.
Z innych informacji rozpoczyna się remont krakowskiego przedmieścia, tak jak powiedziałem. Pierwszy generalny remont na tym odcinku od 16 lat. Nie wiem, ja mam poczucie, że krakowskie przedmieście jest przebudowane co chwilę. No ale niech będzie im. Z innych informacji aktualnie będą też realizowane prace na ulicy Żołnierskiej. Będą zwężenia w niektórych miejscach w związku z pracami remontowymi. Wszystkie prace mają się zakończyć w maju 2025. Utrudnienia na poszczególnych odcinkach będą trwały maksymalnie około 2 tygodnie. Z innych informacji wianki będą realizowane jutro od 22 czerwca od godziny 16 do godziny 23. Do godziny 4 23 czerwca i w związku z tym Wybrzeże Gdańskie będzie całkowicie nieprzejezdne na dalszym odcinku. Znaczy Wybrzeże Gdańskie będzie nieprzejezdne od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do prawie mostu Gdańskiego, a na pozostałym odcinku w kierunku na Żoliborzu będzie można parkować na Wybrzeżu Gdańskim na jezdni. Oczywiście w wyznaczonych miejscach. Z innych informacji jest realizowany remont, jeżeli chodzi o łącznicę Pragi. Teraz od 6, od 24 czerwca, czyli od poniedziałku do 8 lipca. Ten odcinek drogi na placu na Rozdorzu jest teraz zamknięty, więc jak widzicie, przebudowa placu na Rozdorzu cały czas jest realizowana i te ostatnie prace tutaj cały czas są realizowane wraz z ostatnim frazowaniem. Są teraz właśnie tutaj robione i cały czas oczywiście jeszcze nie zakończyły się wszystkie prace na placu na Rozdorzu. Z innych informacji, plac wejściowy do parku Akcji Burza jest w nowej odsłonie. Faktycznie teraz całkiem ładnie już wygląda po nowemu. Jest bardziej zielono, to możemy zobaczyć na tych poszczególnych zdjęciach, jak to faktycznie się prezentuje teraz od frontu. To jest ten element, który nie został jeszcze przybudowany. Tam niedawno był taki jeden wielki dziki parking. Teraz tego parkingu nie ma, bo widzimy, że to jest zamknięty wjazd. Oczywiście pamiętamy, że cały czas tutaj jeszcze brakuje wjazdu, brakuje właśnie miejsc autobusowych i przybudowa całej ulicy przylegającej do tego parku. Czekamy, aż to się zakończy. Miejmy nadzieję, że jak najszybciej. Z innych informacji, ulica Polna została już całkowicie przebudowana. Ratusz zapowiada też również kolejne inne zmiany na innych odcinkach, jeżeli chodzi o te ulice w samym cisłym centrum. I faktycznie powiem wam, że miałem okazję korzystać z ulicy Polnej nowej. Drzewa bardzo ładnie wyglądają tutaj, te nowe krawężniki, nowe chodniki, nowe przejścia dla pieszych i te progi. No i nowa nawierzchnia, która tutaj faktycznie brakowało. Robi wrażenie i bardzo wygodnie się tą ulicą teraz jeździ. Mam okazję z nią jeździć nawet czasami wiele często, a czasem rzadko. Natomiast faktycznie nie będę ukrywać, że jeżeli mam okazję, to chętnie ją przyjadę, bo tak teraz jest mi po prostu wygodnie i miło to wygląda. Z innych informacji, no chyba możemy w końcu rozstrzygnąć sondaż Mniejsza z tym sprzed 2 tygodni, gdzie o jakiej inwestycji zrobić 200. wydanie warszawskich inwestycji. Wygrała opcja ledwo, ale jednak na obwodnicę śródmiejską ratykujący odcinek i o tym będę chciał zrobić w przyszłym tygodniu materiał. Czy się pojawi jeszcze w tym miesiącu, czy już w kolejnym, zobaczymy. Natomiast nie będę ukrywać, że faktycznie czekam bardzo, żeby w końcu zrobić film o obwodnicy śródmiejskiej. Nie będę ukrywać, że może ten film specjalnie troszeczkę opóźnię, żeby się pojawił w pierwszym tygodniu lipca dopiero, bo pewne zmiany zajdą na kanale w tym czasie i może to się odbić na lepsze, jeżeli chodzi o właśnie ten film o obwodnicy śródmiejskiej. Oczywiście o bulwarach warszawskich trzeciego etapu również będę chciał zrobić film. Nie bójcie się, jak również o trasie Mostu Północnego i o trasie Olszynki Krochowskiej, to ostatnio może na później. Natomiast bulwary i trasę Mostu Północnego chcę również w te wakacje ująć i pokazać wam w najbliższych filmach. Tymczasem to było do tego materiału. Aktualnie trochę subskrypcji spadło, niemniej jeżeli chcielibyście zobaczyć kolejne wydanie Mniejsza z tym, możecie zwiększyć ten licznik w tym miejscu i przycisnąć przycisk subskrybuj i dzwoneczek dziwny, żeby nie przegapić kolejnego materiału. Wtedy będzie was już tutaj więcej niż 16 483 osoby. Natomiast dziękuję oczywiście wszystkim osobom, które tutaj pojawiają się i oglądacie cały czas Mniejsza z tym. Wiem, że jest trochę z was, którzy faktycznie oglądają co tydzień Mniejsza z tym. Mniejsza z tym jest publikowana na kanale Avizonosz prawie nieprzerwanie co tydzień od już prawie niespełna 3 lat. Ślady będziemy obchodzić mniej więcej na początku lipca, kiedy oczywiście pojawił się pierwszy film o zmianę w komunikacji miejskiej, tak jak dzisiaj mówiłem właśnie, co będzie na wakacje. Tak 3 lata temu pierwszy raz robiłem takie wydanie, że to się nie nazywało Mniejsza z tym, tylko inaczej, inna była taka nazwa programu, ale faktycznie od 3 lat pomijając chyba z 2 braki, co tydzień zawsze Mniejsza z tym się pojawi. Czasami nawet więcej niż raz w tygodniu, ale raczej mimo wszystko standardowo. Dziękuję wam bardzo za to, że cały czas tutaj jesteście. Jeżeli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie w subskrypcję i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale, gdzie będzie specjalne 3-letnie wydanie Mniejsza z tym. Będzie normalne. Jakichś tam większych bajerów, fanfarów nie zamierzam robić. Ale może w jakiejś specjalnej lokalizacji. Dajcie znać w komentarzach, gdzie chcielibyście, żebym zrealizował i nagrał 3-letnie wydanie Mniejsza z tym. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Co będzie najbliższy weekend?
Ja takie tych filmów muszę zmontować na zapas, bo w niedzielę obchodzę swoje urodziny, więc znowu się starzeję. Natomiast to nie zmienia faktu, że wtedy nie chcę żadnych filmów publikować, znaczy nie chcę nic montować. Niemniej faktycznie filmów trochę będzie na weekend, pomijając to, że będę jeździć na linii tramwajowej te. A mianowicie, co będzie? Mam nagranych parę inwestycji, jak na przykład trasa łazienkowska, wiadukt po stronie praskiej, to jest jedna inwestycja. Tunel w Teresinie Niepokolanów, to też jest już nagrane. Metro Karolin, cały odcinek wraz z STP. STP się pojawi w przyszłym tygodniu. Natomiast Metro Karolin, Chrzanów i Lazurowa będzie w ten weekend, najprawdopodobniej w sobotę. Również jeszcze inne bajery, jeżeli chodzi o inwestycje metrowskie, będą w najbliższym tygodniu. No i oczywiście jest również też nagrany film na temat Nowo-Człuchowskiej, który nagrywałem dzisiaj w ramach tych inwestycji. Film również będzie o Odrowąża i Rembielińskiej. Może jutro będę go nagrywać rano na jakichś pogańskich godzinach albo po południu, a jak nie, to już wszystko po prostu nagranek będzie oddane do użytku. No i w najbliższych dniach oczywiście będę jechać do Łodzi, do Poznania w ramach Okima Wiznosza, do Łodzi w ramach Łódzkiej Średnicy. No i oczywiście pozostałe serie będę nagrywać tutaj, które jeszcze pozostały, jak na przykład Warszawa Zachodnia na sam koniec miesiąca, chociaż już dużo było. No i inne inwestycje, o których zapomniałem, a cały czas czekają w kolejce. Natomiast mogę już Wam w tym momencie powiedzieć, że raczej w tym miesiącu nie będzie filmu o ulicy, o wydłużeniu ulicy Suwak, bo tam po prostu są małe prace realizowane, jeżeli chodzi o przebudowę podziemne. Byłem tam, miałem okazję zobaczyć i jeszcze aż tak dużo się nie dzieje. Kończąc ten temat, w najbliższych dniach będę nagrywać dosyć dużo filmów na zapas, jeżeli chodzi o drugi kanał Okiem Dana Wiznosza, jeżeli chodzi o całą część za mną, czyli studio mniejsza z tym, gdyż pewnie od kolejnego albo jeszcze kolejnego odcinka się to wszystko zmieni, Tower Bridge sąd zniknie, mam kolejny budynek, który mam na urodziny sobie kupiłem, w związku z czym to się wszystko poprzesuwa, konstrukcje, które tutaj były zamontowane, też się zmienią. No, Tower Bridge oczywiście nie znika z mojego pokoju, będzie po prostu powieszony, teraz będzie jakiś pod sufitem, ale w tym miejscu po prostu będzie trochę wszystko inaczej wyglądać. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Będzie dosyć potężne zakończenie tego miesiąca. Nie bójcie się. Gdzie ja mogę jeszcze pojechać? Zakopane będzie już na początku lipca jak coś. Z czterema peronami. Cześć!